że to jest działacz, który ma za sobą internowanie i aresztowanie, więc ma bardzo ostrą świadomość, z jakimi presjami spotyka się naiwnie zaplątany w historię młody idealista. Tutaj nie brakuje przestróg przed łamaniem ludzi. Jest przejmująca postać Kudelki, który przez to, że daje się złamać, zostaje konfidentem, właściwie stanie się już tylko biologicznym odpadem. Tam w którymś momencie mu brakuje cierpliwości, żeby wytrzymać w ukryciu w zakonie. Co jest ważne, tutaj no, taka bardzo praktyczna przestroga, że jeżeli spotykamy kogoś, kto bardzo entuzjastycznie myśli to samo co my, to nie znaczy, że jest to osoba szczera. Tu jest śliczna scena, kiedy młody emisariusz z Paryża przybywa do kryjówki prowadzonej przez konfidentkę ochrany. To jest Michalina Zaborowska. Ona się dostała w ręce Rosjan jako przemytniczka broni i wpadła na pomysł, że nic prostszego, tylko wejść w romans z karierowiczem, oficerem, który będzie korzystał z jej rad, informacji przez nią zbieranych. Ona jest szalenie aktywna, podróżuje z tymi idealistami złapanymi w sieci. Dochodzi do serca spisku, proszę sobie wyobrazić. Także warto mieć tę świadomość, co te dramatyczne wyzwania z ludźmi mogą zrobić. To nie jest takie proste, że stajemy po stronie dobra i szczęśliwie do końca życia będziemy zawsze po tej stronie. Te presje mogą być kolosalne, które powodują, że początkowo szlachetni rewolucjoniści, obrońcy słabszych, tak jak Kudelka, zamieniają się we wspólników wroga. I to jest właściwie tutaj chyba największy triumf, cel drugiej strony tego zaborcy, żeby ludzi zupełnie zmienić, przejąć te same osoby. Tutaj oczywiście nie tylko takie dramatyczne i smutne rzeczy możemy znaleźć. Bardzo lubię czytać o dawnych strojach. Jak na razie raczej bez powodzenia usiłuję kogoś namówić, żeby pisał takie prace dyplomowe na temat mody w literaturze, ale załóżmy, że wszystko przed nami. Muślin artystycznie udrapowany spadał z dwóch stron stanika w długie końce ujęte w złote chwasty. Rękawy z niewielką bówką zakończono koronkami. Pomyślała, że pasowałyby do niej na szyję perły. Druga była z różowego sukna z licznymi aplikacjami ażurowego haftu i złotym kordonkiem obwodzącym zielone listki. To jest z jednej strony oczywiście opis pięknych strojów z dawnych czasów, kiedy nie chodziło się w podartych leginsach, ale to jest też wyposażenie agentki carskiej, po prostu służbowe wyposażenie. Zresztą ta agentka była szalenie atrakcyjną kobietą, była, no, cieszyła się wielkim powodzeniem u mężczyzn, a też z literatury przecież wiemy, że nic tak nie piorunowało mężczyzn, kiedy spod tych stosów, tych falban, tych halek, kawałek kostki się objawił, no to po prostu Elektryzowało. elektryzowało panów, tak. Więc wystarczyło niewinna minka, prawda, gorset wcięty, gdzieś ta nuzia odsunięta, ta kosteczka, no i pan już, no, to już nie, nawet nie było szczegółowej kontroli wtedy na granicy. To stare, tak zwane kobiece sztuczki stosowała ta pani, ale mówię, czyta się to przyjemnie i to jest, no, zresztą przecież takie zachowanie agentek to też nic nowego, bo kiedy czytamy w ogóle o agentkach, czy w czasie I wojny światowej, czy w czasie II wojny światowej, no to niejednokrotnie też te tak zwane kobiece sztuczki ratowały im życie, bo no, działanie psychologiczne, tak, To oczywiście nie oznacza, że to się zawsze uda. Też pisarz, który bardzo, bardzo głęboko wkraczał w te mroczne sekrety i służb, i jakichś działań szpiegowskich, i historiozofii, myślę o Parnickim, przejmująco opisywał
no, koniec, czasem na torturach właśnie tych starożytnych heroin. Ale jeśli jeszcze mówimy o tych skrajnych losach kobiecych, to to też mogło działać w drugą stronę. Te jakieś dziewczynki z wielodzietnych rodzin sprzedawane do domów publicznych, właściwie niewolnice. I jest tutaj postać, jak gdyby nawiązanie odległe oczywiście do Wiernej Rzeki, mianowicie porzucona przez powstańca kobieta, która zostaje prostytutką Iwet. Wydaje mi się, że bardzo sympatyczna postać. I tu jest ta cała historia, którą ja sobie nazwałam w notatkach rewolucyjną schizofrenią. To życie w tak bardzo zmiennych kolejach losu, że człowiek aż nie wierzy, iż jest tą samą osobą. To jest przykład rewolucjonistki, która przedtem była regularną prostytutką. Czasami myślała, że ten wcześniejszy etap życia był jakimś snem. Nie, nie żałowała niczego. Widocznie tak miało być, że sprzedawała swoje ciało, a teraz często przychodziło jej do głowy, że płynie po wzburzonym morzu, że ktoś za nią steruje, rzucając ją od lunaparów do rewolucji. To szukanie ekscytacji. To jest też jeden z aspektów życia konspiratorów. I wiele, wiele lat temu Andrzej Kijowski, krytyk literacki, pisarz, podejmował tę problematykę w bardzo niefortunnych czasach, bo jakiekolwiek rzucanie cienia na podziemie z czasów okupacji nie było chyba wtedy najlepszym pomysłem. I to była taka dwuczęściowa rzecz, pseudonimy, szyfry, dwie opowieści pod jedną okładką o tym, jak te psychiczne powikłania, czasem chęć ucieczki od siebie, od własnego losu, upodobanie w kłamstwie mogą kogoś rzucić w objęcia skądinąd bardzo szlachetnej działalności konspiracyjnej. Tutaj też mamy fragment dotyczący jednej ze słynnych postaci naszej historii literatury, a myśli o niej oficer carski w ten sposób. Bardzo potrzebuje pieniędzy, nałogowo wręcz kłamie. Ulubiony materiał do wyrobunku, modelowy wręcz. Tak, jakie tutaj wrażenia są dotyczące tego kreowania postaci? Czy to jest zbyt sensacyjne może? Mi się wydaje, że nie, że te postaci są, znaczy tak, no na pewno jest tak, że pewien określony typ ludzi, zwłaszcza też kobiet, ale w ogóle ludzi takich, którzy lubią tak zwane mocne życie, ryzyko, angażuje się w taką pracę. No też nawet przez porównanie, jeżeli czytamy chociażby losy agentek najlepszych z czasu II wojny światowej, tak? To były też na przykład kobiety i agenci. Tacy, którzy szukali przygody. Tak, Krystyna Skarbek niesamowicie się tak, no to jest już modelowy wręcz przykład, prawda? Ale też kobieta jakby poza sferą swoją, bo ona niby była w tej sferze ziemiańskiej, ale jednak nie do końca, bo jej pochodzenie było tak, ona była w połowie Żydówką. I ona na przykład, no właśnie angażuje się, ona to lubi, ona chyba sobie nie wyobrażała życia już później w okresie takim, z takiego spokoju, bo jej temperament też, miała taki temperament i musiała robić, coś robić, tak? Lubiła zawsze na granicy bezpieczeństwa i śmierci niemalże. I to ją trzymało w ogóle w jakiejś kondycji takiej ogólnej. Tutaj też mamy przykład, chociaż właściwie no takiej bohaterki, no tej, o której już mówiłyśmy, tej niebezpiecznej agentki, tak, działającej na dwie strony, prawda, która sprzedawała informacje i zaborcom, i Rosjanom, i też rewolucjonistom. Ale wydaje mi się, że to są jak najbardziej takie no naturalne i dobrze oddane jednak postaci, bo tacy ludzie są. To też nie jest tak nigdy, że ludzie są dobrzy albo źli. To co już też tutaj powiedziałaś, często jakiś przypadek, czy pewna określona sytuacja, w jakiej człowiek się znajdzie, decyduje o tym, że człowiek robi coś nawet czasem wbrew sobie, ale to robi. Tak po prostu jest. Tu też mamy takie przykłady. No, na przykład właśnie ta prostytucja, o której zapisałam, to jest w ogóle handel ludźmi.
w tomie pierwszym bardzo dokładnie jest pokazane, w jaki sposób handlowano młodymi dziewczynami, gdzie je wysyłano. To był bardzo dobry proceder, zresztą lukratywny. Lukratywny, tak. No, problem prostytucji to jest problem stary jak świat i zawsze prostytucja była, jest i będzie. I niezależnie od tego, co byśmy robili, zawsze tak będzie. Tylko problem polega na tym, w jakim jest nasileniu i jak to jest, kto tą prostytucją się zajmuje. Tak, kto się para, kto nakłania. Tutaj widzimy smutny dosyć obraz, ponieważ widać, że do tej prostytucji wręcz zmuszane są przez sytuację, w jakiej się znajdują, sytuację ekonomiczną, wręcz dzieci, dzisiaj byśmy powiedzieli, że dzieci, 12-13-letnie dziewczynki. Po prostu tak było, była bieda, było dużo dzieci w domu, często już ojca nie było, bo albo zginął, albo go w ogóle nie było. No i trzeba było zajmować się młodszymi dziećmi, więc to była jakby naturalna kolej rzeczy, że kiedy dziewczyny trochę podrosły, nie miały innej perspektywy, tak? I zajmowały się prostytucją, trafiały do domów publicznych. I te domy publiczne też były różne. Tu mamy opisane też właścicieli też tych domów publicznych, którzy też różnie traktowali te dziewczyny. I też te dziewczyny są pokazane. I pokazane są, wydaje mi się, w taki prawidłowy sposób. Właśnie rzadko która, tam chyba nawet nie ma takiego przypadku, gdzie by któraś była z własnej woli, czy z tego powodu, że bardzo odpowiada jej to zajęcie. Po prostu musiała to robić. Skoro musiała, to jakoś się godzi z tym i stara się. Też były tam takie przykłady, gdzie oszczędzały pieniądze, któreś tam sobie życie jakoś ułożyła, ale to są przypadki jednostkowe, tak jak i w życiu. Tak jak w życiu bardzo często kończy się tragedią, tak jak w przypadku Serafiny. Właśnie wspaniały jest ten lekarz, a tak widzę, że tak. Idziemy w tym samym kierunku. Nie umawiałyśmy się, ale jedność myśli. Chodzi tak. O tego szlachetnego lekarza, który usiłuje ratować Serafiny. Lekarza z chorób skórnych i wenerycznych, który właśnie ratuje dziewczynę, ponieważ on jest zapraszany jako lekarz do jednego z domów publicznych, regularnie bada te dziewczyny. Wydaje świadectwo zdrowia, ponieważ właścicielka tego przybytku dba o to, żeby przybytek miał dobrą opinię. Zresztą on jest na bardzo wysokim poziomie, jest elegancki i pod każdym względem. No i tak się zdarza nieszczęśliwie, że dziewczyna zostaje zarażona chorobą syfilityczną, co wtedy było nie do uleczenia kompletnie. I dziewczyna zostaje oddalona z tego domu publicznego, wraca na wieś, wiadomo, choroba się rozwija i tam jest lekarz, ten, który właśnie bada. Jak on się nazywa? Czy nie? Goldenberg. Tak, może trzeba tego. I lekarz szuka adresu tej dziewczyny, jedzie do niej na tą wieś, ściąga ją do Warszawy. W międzyczasie z doktorem Kramsztykiem, też postać autentyczna, ze szpitala izraelickiego, omawia terapię tej dziewczyny, niezwykle bolesną, ryzykowną również, no ale syfilis jest równoznaczny ze śmiercią, straszna gnączarnia. I on przywozi tę dziewczynę do Warszawy i leczy ją na swój koszt, tę dziewczynę. Tak, to jest Jakub Goldenberg. Tak, nie przychodzi mu do głowy, że pracuje się wyłącznie dla pieniędzy. Nie, absolutnie nie. Nie, bardzo szlachetna postać. Bardzo szlachetna postać. Także no, szlachetne ludzie, jak widać, można wszędzie spotkać. Nawet w takim przybytku jak dom publiczny też się zdarzają. I myślę, że tu jest też to, ciekawi mnie to z tego powodu, że bo my też mamy jako ludzie często taką tendencję do szybkiego klasyfikowania ludzi, prawda? To się okazuje, że nie, jednak na tego człowieka trzeba też z innej perspektywy popatrzeć. Popatrzeć na to, jak on żyje, w jakich warunkach on żyje, dlaczego on robi to. Nie trzeba tego pochwalać, bo to są dwie różne rzeczy, ale starać się zrozumieć jako problem, jako pewne zjawisko, czy jako proces. No i mówię, tutaj jest to właśnie te cienie życia społecznego na przełomie stuleci, one są tu pokazane też w sposób taki uczciwy, jednocześnie on nie ucieka przed tym, nie mówi, że wszyscy byli grzeczni, ślicznie ubrani, bardzo patriotyczni, rozmodleni, bo tak nie było. I tutaj widać właśnie to na poziomie tego życia takiego właśnie bardzo codziennego. I w tych niższych warstwach społecznych jest właśnie to pokazane. I powiem, że bardzo mi się to podobało. Sposób ujęcia, sposób w ogóle opisywania tych kobiet.
chyba po raz pierwszy się zetknęłam, a przynajmniej nie pamiętam w tej chwili, gdzie bym spotkała się z takim przypadkiem, gdzie one są tak ładnie opisane, z takim szacunkiem dużym. Właśnie te kobiety. Niestety mój telefon dzwoni, zapomniałam. Bo ja jeszcze tak myślę jako polonistka o wtrąceniach z literatury, czy szerzej z ówczesnego piśmiennictwa. Chodzi mi po głowie fraza Wincentego Pola: zdrajców znów przybyło, a lud zbyt poczciwy. Tutaj ten cały wiersz sobie bohaterowie recytują. A ja sobie jeszcze zaznaczyłam prozę, mianowicie Bolesława Prusa, Kroniki tygodniowe. To jest coś takiego, że no, gdzieś się nam tutaj ten stereotyp Prusa pozytywisty może nieco zarysować. W każdym razie, gdybyśmy przyjęli, że pozytywiści rezygnują ze szlachetnych porywów, to chyba nie jest prawdziwe. Prus pisał tak: obok walki z religią katolicką, to było pisane w 1906 roku, 3 marca, biurokracja to toczyła jeszcze zacieklejszy bój z narodowością i patriotyzmem polskim. Nasi szanowni cywilizatorowie zbyt mało posiadali wykształcenia, aby zrozumieć, iż jakikolwiek choćby patagoński patriotyzm jest lepszy od politycznego nihilizmu. Tutaj bohater czyta Prusa, zastanawia się nad nim, kaszle, nos i gardło ma zatkane i dalej Prusa studiuje. Patriotyzm jest specjalną formą uczuć społecznych, które ludzi spajają ze sobą, pisał Prus. Każą im zapomnieć o własnym egoizmie, czasem popychają do poświęceń, a w każdym wypadku nieco hamują dzikość i okrucieństwo człowieka, nieco wynoszą go ponad ciasny zakres jego osobistych interesów. I tutaj jeszcze jeden fragment tych kronik tygodniowych Prusa. Takie to uczucie tępiono u nas za pomocą drwin z historii albo jej fałszowania i za pomocą wreszcie machiny cenzuralnej. Też jest to rzecz odwieczna. Mnie się zdarzyło od ostatniej jesieni zaglądać do akt cenzury z lat 1983-85 i tam właśnie widać to pilnowanie, żebyśmy ze szlachetnymi porywami i przypominaniem prawd historycznych nie poszli zbyt daleko. No jest to bardzo skuteczny, wydaje się, zabieg, że to oczywiście nie chciałabym tutaj iść wbrew duchowi książki, bo książka daje taką nadzieję. Wydaje się, że wszystko stracone, pogrom, a potem możemy się podnieść, mimo że przecież jesteśmy bardzo już zniszczeni. Ale no, biorę pod uwagę, że jednak to hamowanie przekazu wiedzy i przekazu wartości, ono odnosi skutki, bo to właściwie jest takie ciągłe ćwiczenie się w cynizmie, ciągłe ćwiczenie się w tym, że człowiek inteligentny wie, iż te wszystkie ideały to bzdura. Tu mi się wydaje, że doskonale się udaje Cholewińskiemu pokazać ludzi jak najdalszych od dewocji, takich ludzi z krwi i kości, którzy mimo wszystko ten horyzont szlachetnych porywów doceniają. Zaczyna się to wszystko od sceny w jakiejś śmierdzącej, dusznej spelunie z udziałem bodaj dziennikarza. Kim jest ten Olkuski? Czy my to w ogóle jakoś ogarniamy? A jeszcze mało tego smrodu i zaduchu speluny, bohaterowie wspominają ćwiczenia w prosektorium. Też twierdzą, że zapachu nigdy nie zapomną, natomiast ważne jest to, że odnoszą te swoje doświadczenia do samobójstwa kolegi, samobójstwa spowodowanego prześladowaniem ze strony bezwzględnego rusyfikatora za używanie języka polskiego w instytucji naukowej. Także no wszystkie tutaj te elementy są takie, powiedziałabym, ważne, ale właśnie istotne też jest to, że ta książka nie jest napisana żadnym napuszonym stylem, tylko właśnie mamy normalnych ludzi i nie wiem, ja mam taką nadzieję, bo mówię, to się czyta świetnie, mam taką nadzieję, że jeżeli ludzie po to sięgną, to po pierwsze poszerzą swoje horyzonty myślowe. Myślę, że przynajmniej co drugi będzie chciał dowiedzieć się czegoś więcej o tym okresie i wydaje mi się, że to jest ważne, bo niestety martwi mnie to, że nie ma
jakichś szerszych dyskusji, nie ma takiego dialogu międzypokoleniowego, nie ma jakiejś takiej wymiany myśli w szerszym sensie, że nauczanie historii jest takie bardzo poszatkowane, tak jakbyśmy takie tylko szufladki mieli z jakimiś etykietkami, natomiast nie patrzymy na historię w sposób taki całościowy i to jest niedobrze jakoś, mówię, też niektóre okresy chcemy jakby wymazać, czy nie przyznać się do nich może, bo są, no bo z jakiegoś powodu się komuś nie podobają, a to wszystko to jest jednak nasza historia i to ma wpływ, nawet jeżeli sobie nie uświadamiamy, to jednak na dzisiejszą rzeczywistość też, bo jeżeli właśnie, no mówię, jeszcze raz wrócę do tego, że traktuję ten okres jako kolejne stadium między 1864 a 1914, po prostu bardzo ważny okres przejściowy, ten, który przygotował już w sposób bezpośredni odzyskanie niepodległości, to powinniśmy mieć jako, mówię, społeczeństwo taką wiedzę jednak dużo bardziej pogłębioną i też wtedy widzielibyśmy może w innej perspektywie też życie społeczne, pewne zagadnienia też później takie bioetyczne, bo to z tego będą wynikały później chociażby w dwudziestoleciu międzywojennym, w momencie, kiedy urządzano państwo i nawet kodeks karny był dyskutowany, tak? Bo trzeba było przecież scalić, ujednolicić, zrobić jeden dla, scalić ze wszystkich trzech, które obowiązywały, napisać nowy. No i też na tym tle różnego typu dyskusje wynikały, jak widzieć pewne problemy w życiu społecznym. No myślę, że coś takiego, właśnie taka książka jest bardzo przydatna i może wpłynąć tylko na to, na uporządkowanie takiej też właśnie swojej wiedzy historycznej. Jeszcze raz mówię, ja byłam zachwycona, przeczytałam te książki bardzo szybko. I nie myślałam, że one też mnie do pewnych refleksji pobudzą, bo te książki też mnie po prostu skłoniły do tego, żeby trochę inaczej spojrzeć na ten okres rewolucji, bo my tę rewolucję 1905 roku, my jako, mówię, moje pokolenie, chociażby poprzez okres edukacji szkolnej, mamy tak wrzucone, że to była bardziej komunistyczna rewolucja, taka czerwona rewolucja. A jednak to nie do końca tak było. Myślę, że większy element tutaj w tej rewolucji ważniejszy był właśnie ten też narodowy, patriotyczny i no przede wszystkim ten socjalny, tak? Czyli życie, jakieś godne życie, walka o godne życie. Książka zawiera jeszcze ilustracje. Jak ktoś sobie chce pożyczyć, to bardzo proszę, można mi oddać na papiernie. Jest podpisany ten egzemplarz. Książka zawiera ilustracje źródłowe i fotografie dokumentów i osób, pocztówki. Bardzo skrupulatnie jest to wszystko scharakteryzowane. Mamy indywidualizację języka, jakieś rusycyzmy. Także, że no jest to przekonujące w tej warstwie językowej. Chyba najwyższa pora, żeby oddać głos Państwu z bardzo różnych pokoleń. Czy rzeczywiście ktoś próbował już może to czytać, bo to nie jest taka zupełna świeżynka, to już parę miesięcy dobrych ma. Wydaje mi się, że nawet przed wakacjami to już wyszło. Jakąś zdaje się recenzję nawet pisałam. Zdążyłam już dokładnie zapomnieć, ale w komputerze znalazłam, bardzo żałuję, że nie znalazłam notatek, bo ja zawsze dużo więcej wypisuję niż uwzględniam w tekście. I tutaj też robiłam notatki z kilku podręczników historii. Myślałam, czy ich nie przynieść, ale niestety po malowaniu dwa mi przepadły, więc byłoby to trochę nie fair wobec Kutrzeby i Zielińskiego, gdybym przyniosła tylko Kieniewicza. A korzystałam z tych trzech książek kiedyś piszą. Najprawdopodobniej gdzieś w maju, czerwcu. Czy ktoś już trafił na tę książkę? Ja trafiłem na recenzję. Aha, to odkrywcze, to ciekawe gdzie. To chyba albo w sieci, albo w Rzeczpospolitej, gdzieś w tych... Aha, tak, bo ja też czytam jednocześnie oba i potem...